Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a dzisiaj kontynuujemy przygodę ze Spaceford Unbound. Po tym jak w poprzednim odcinku Marin tutaj po rozmowie z Rają wybiegła nam za głosem Nirmali, co do której mamy podejrzenia, że prawdopodobnie to jest jedna i ta sama osoba, w sensie Raja i Nirmala. Spodziewamy się wszystkiego co najgorsze tak naprawdę w tym momencie, bo zazwyczaj jak te postacie zostawały same, no to zamieniały się w jakieś potworzyska, także to jest to, czego ja się teraz spodziewam niestety dla Marin, że też się wydarzy. Moi drodzy, jeśli Spaceford Unbound wam się do tej pory podobało, to oczywiście zasubskrybujcie kanał. Jeśli pierwszy raz tu wpadacie, to zapraszam was do obejrzenia całej serii i również zasubskrybowania. A my przechodzimy do akcji, czyli spróbujemy tą Marin powstrzymać jednak, ani kroku dalej. Nirmala, zaczekaj. To takie przykre, jak nasze drogi się rozeszły. Byliśmy tak blisko wtedy, w przeszłości. Gdybyśmy tylko mogli powiedzieć dokładnie to, o czym myślimy i być bardziej szczerymi ze sobą nawzajem w kontekście naszych uczuć. No ale nie ma to już znaczenia. Marin zawsze chętna pomagać, a teraz w końcu może. Może w końcu pomóc mi sprowadzić koniec. To nie brzmi jaki koniec tak naprawdę. A on, czy oni to biorą jakby z własnej woli, wszystkie te elementy? Nie, proszę, nie róbcie tego. Dlaczego zmieniacie wszystkich w potwory? Dlaczego zmieniasz właściwie wszystkich w potwory? A jednak wy. My nie zmieniamy ich w żaden sposób. Co jest niby takiego zabawnego w tym wszystkim? A ty w ogóle nie masz pojęcia, co nie, chłopcze? Nie zmieniamy ich w potwory. My po prostu odkrywamy ich prawdziwą formę. Prawdziwą formę? A więc Erik, Marin, Ludo, oni wszyscy są potworami? Przecież to jakieś kłamstwa. To nie jest Marin. Już nie jest Marin. To jest tylko percepcja Marin wykonana przez Raję. Tak jak ona sobie ją wyobrażała. Dodatkowo poskręcana przez złość i zazdrość. Jej głęboko schowane urazy oznaczają, że w taki właśnie sposób widzi ona ich prawdziwą formę. Wszystko to jest więc sprawką Rai? W pewien sposób. Zrobiliśmy to wszystko, żeby uratować Raję. Nie widzisz, że staje się słabsza z dnia na dzień? To prawda. Ona wciąż nie może się z tym pogodzić i to ją krzywdzi coraz bardziej. Chowa swoją zawiść i ukrywa ją pod ładnym opakowaniem tej iluzji, którą wy wszyscy nazywacie światem. A jeśli ona wciąż jednak będzie używać swojej energii właśnie na ten czyn, no jej życie w końcu znajdzie się w zagrożeniu. Ty nie możesz mówić tego na poważnie. Cholera. Musimy coś zrobić. Raja była w stanie znieść wszystkie te rzeczy, które trzymała w sobie przez cały ten czas. Zamknij się! To brzmiało jak Raja. No nie możesz tutaj już dłużej pozostać, chłopcze. Zaraz, co powinienem zrobić? Idź! No tak, on ma te potężne skrzydła, którymi nas po prostu wyfrunie ze Space Dive'a. Nie jesteśmy w stanie sobie... O mój Boże, ilu nas, że tak powiem. I widzę, że tam Marin też się już pogliczowała, ale to jest za dużo atm naraz. Ona niestety zmieni się w ślimaka najwyraźniej. Raja, proszę. Ja chcę zrozumieć tą całą twoją fantazję. Zamknij się. Pisz więcej historii. Co tylko spowoduje, żebyś w końcu przestała gadać. Tak jak ze starych czasów. Zamknij się już z tym swoim gdraniem. Cicho bądź, zamknij się. I widzę, że atmy dołączają wszystkie do tego chóru krzyków o to, żeby Marin nam tutaj przestała mówić. Nie wszyscy też wydają się być gotowi do walki. Nie potrzebujecie. O. Raja, nie! Nie rób tego. No właśnie, nie przeszkadzaj. Nie widzicie tego, że ona cierpi? Jesteśmy tutaj po to, żeby czuć jej ból, żeby być razem z nią. Nie tak jak inni, którzy po prostu sobie przyszli i potem poszli. Tak myślałam. Wszyscy już zniknęli. Zniknij więc tak jak zawsze to robiłaś. Ona tej mocy, właśnie ciekawe w ogóle o co chodzi z tą mocą tak naprawdę, ale biedna Marin lub nie, nie wiemy czy to jest prawda tak naprawdę, w tym momencie mam podejrzenia, że to wszystko jest w ogóle nie tyle nieistotne, co po prostu nie jest prawdą. Ale Raja tego nie wytrzymała, a skoro ona padła, a ona jest źródłem tej energii, to spadły wszystkie również atmy za nią. Raja ma Space Dive udostępniony dla nas, więc na szczęście wciąż oddycha. Tym razem ci pomogę. No zobaczymy, czy ten Space Diving nam się powiedzie. Czy to jest pierwszy raz? To jest chyba pierwszy raz, kiedy Space Divingujemy Raję. To się chyba nie wydarzyło. A dzień dobry, panie współtwórco. Dawno się nie widzieliśmy. Wiem.
Przepraszam, że nie wpadałem ostatnimi czasy. A, w porządku. W końcu, ostatecznie znalazłeś w końcu pracę na pół etatu, a to przecież dobra informacja. Cóż, a co z tobą? Jak tam twoja historia? Cóż, jest... To tajemnica. Co to w ogóle za zachowanie z twojej strony? O, jakaś burza się dzieje, chociaż to niby wygląda tak... Nie wiem, czy to pogoda burzowa, czy nie. Kolory są szalone. Jest trochę późno i wychodzi na to, że zaraz będzie padać. Chodź, odprowadzę cię do domu. Ale ja nie chcę iść do domu. Wszystko jest takie tam puste i pozbawione życia. Nie mogę tam pisać, malować, nic tam nie mogę robić. Czy coś się zdarzyło u ciebie w domu? Wszystko się zdarzyło. Ja chcę być taka jak ty, Atma. Chcę uciec z domu. Atma, pomóż mi być taką jak ty. Jak ja? Mogłabym być niezależna. Żyć sobie gdzieś na skraju miasta, być wolna. A co będziesz jeść? Mogę jeść trawę. Mogę pić rosę z trawy. I to, proszę bardzo, mamy dwa w cenie jednego. To jest najgłupsza idea na świecie. Ach, no dalej. Moglibyśmy być sąsiadami. Pisać razem historię każdego dnia. Ach, Nirmala, wiem, że czujesz teraz mnóstwo emocji w tym momencie, ale lepiej jest poczekać, aż burza się w końcu uspokoi i wtedy móc zobaczyć wszystko w odpowiednim świetle. Nie przejmuj się, w burzy też znajdziesz zawsze promyk słońca. Chyba, że nie. Chyba, że to jest potężna burza, a może to jest tornado, jakby nie zawsze to jest prawda. Tylko po prostu próbujesz pozbyć się mnie, prawda? Tak jak wszyscy inni. No kompletnie bezużyteczna. Nie sądzę, żeby o to chodziło. Chodzi o jakieś uspokojenie jednak tej biednej dziewczynki. Wybacz. Przykro mi, że myślisz w ten sposób, ale nie o to chodzi. Ja też uciekłem z domu. Przyjechałem tutaj i zacząłem tutaj żyć. I nie obchodziło mnie, gdzie sobie pójdę. Po prostu chciałem być gdziekolwiek, tylko nie w moim mieście, w którym się urodziłem, żyłem. I wylądowałem tu. Nie mogłem na nikogo liczyć. Straciłem kontakt z wszystkimi przyjacielami, z znajomymi i też z rodziną. Wszystko przez to, że miałem ten ogromny pomysł, żeby biec za swoim snem, za swoim marzeniem zostania pisarzem. Ale to przecież jest cool. Ale rzeczywistość nie jest taka bardzo cool. Muszę naprawdę ciężko pracować, żeby chociażby przetrwać. I nie mam czasu ani energii, żeby być kreatywnym. Prawie że się już poddałem, ale wtedy spotkałem ciebie. Twój duch, twoja opieka, to jak się razem dogadywaliśmy. To wszystko spowodowało, że znowu wszystko zaczęło być fun, zabawne. A ty masz też świetną historię, taką szczerą i faktycznie potrafiącą dotknąć ludzi. Powodujesz, że chcę znowu pisać. Nawet więcej niż to. Uratowałaś moje życie. Zrobiłam tak? I nawet sobie tego nie uświadamiasz. Nie wiem, czy jestem w stanie naprawić problemy, które masz w domu, ale na pewno mogę ci pomóc z pisaniem. Wiem, że historia związana z Księżniczką Gwiazd jest dla ciebie bardzo ważna. Więc dlaczego nie moglibyśmy popracować razem, żeby ją ukończyć? Naprawdę? Masz to naprawdę na myśli? Tak, obiecuję. Dziękuję. Czy teraz możesz się już udać do domu? No zrób to dla mnie. No dobra. Ale możemy zostać tu jeszcze chwilę? Choćby do zachodu słońca. No, nie umiesz się targować, pani współpisarko. Skończymy historię księżniczki. Choćby nie wiem co, prawda, Atma? Oczywiście, przecież obiecałem ci to moim życiem. Mam nadzieję, że to nie było coś, co za nich spadło. Atma? To nie ma sensu. O tak, tam była ta historia. Ja już idę. To było wtedy, kiedy jeszcze... Idę po ciebie. To było wtedy, kiedy jeszcze w samym początku gry, kiedy mieliśmy okazję zobaczyć, jak Atma tonie, jakby nie patrzeć. Nie, Atma, nie. Mi się wydaje, że my też jesteśmy jakimś wymysłem. Mamy historię do zakończenia. I to będzie ten plot twist. Niemal jak w filmie. To było Seven, chyba? Nie zostawiaj mnie. Obawiam się, że Atma jednak tam nie przeżył. Jestem absolutnie samotna. Powiedziała, to już Raja, nie Nirmala. Te kwiaty są zwiędłe, ten sen znowu.
Tym razem to wszystko wydawało się być tak realistyczne i realne. Nirmala. No tu jej nie ma. W tym momencie. To wygląda jak pokój z Space Dive'u Nirmaly w moim śnie. Ale tym razem kwiaty są zwiędłe. Może to nie jest sen? Znajdźmy Raję. Ona musi być gdzieś w pobliżu. Faktycznie poszukajmy Rai. Sprawdźmy jeszcze te kwiatki, bo tutaj widzę, że możemy... Zwiędłe, żółte kwiaty. Wyglądają bardzo smutno. Magiczna różdżka nic nie zrobi oczywiście. Tutaj też nie mamy chyba za bardzo co wyszukiwać sobie... Tutaj coś leży na ziemi. To było w najgłębszym, najciemniejszym krańcu galaktyki. Żyła sobie księżniczka gwiazd, która nazywała planetę, którą sama przez siebie wykonała swoim domem. To bajka, jedna z tych, które to wszystko zaczęły. Nowa bajeczka, New Fairy Tale nam się pojawiło, dostępna. To miejsce. Czy ktokolwiek tutaj nie słyszy? Raja? Nirmala? Co się stało? No tak, ja coś czuję, że zaraz się dowiemy właśnie takiej smutnej rzeczy. Ale też widzę postacie, które powinniśmy rozpoznawać. Czy oni się zgliczowali? Powinienem coś może zrobić? Mamy na pewno tutaj Marin, jestem przekonany. Tam potem pewnie jest ojciec i być może matka Nirmali, tak mi się wydaje. Ojciec, który jest wkurwiony. Strzelam i zamierzam po prostu czasnąć pewnie po głowie, niestety. Matka, która nie wiem, być może się po prostu martwi o nią, naturalne. No i oczywiście Marin, która jest w samym tyłu tego wszystkiego i próbuje uczestniczyć w tym, nie uczestnicząc, tak? No jak błysnęła nam przez chwilę, wydaje mi się, że to była ona jednak. Znowu się zgliczowali. Musiałem zrobić coś nie tak, spróbujmy jeszcze raz. A to jest jakaś zagadka w ogóle. Zobaczmy na samą Marin, tak. Nie Marin, tylko Nirmale. Znowu się gliczują. Tutaj jest matka na 100%. Utopił się? Nie! Wszystko z nią w porządku? Może nie było utopił się, tylko utopienie? Trzeba to przetłumaczyć w sumie tak sensownie. Dobra, matka się wyłączyła. I teraz musimy zacząć od matki. Okej, okay, może potem właśnie ona? Nie. Trochę to głupie, szczerze mówiąc. Taka zagadka, która nie jest zagadką, tylko po prostu musimy przeklikać się przez poszczególne elementy. Teraz pewnie Marin będzie w takim razie. Nie ma innego wyjścia. Co tam się wydarzyło? Słyszałam, że jakaś dziewczyna się topiła. Teraz będzie ojciec. Jeszcze więcej problemów przez tego dzieciaka. Zaraz ci pokażę, jak to jest w końcu zrozumieć, jak się powinno zachowywać. Na pewno. Gdzie Zatma? Udało wam się go znaleźć? Widzieliście go? Przecież tam był jeszcze chłopak, student z liceum. Chłopak, on wpadł do wody, próbował mnie ratować, pomagać. Co to ma znaczyć, że nie możecie go znaleźć? Proszę, znajdźcie go. No. Możliwe, że Atma faktycznie nigdy też nie istniał i od samego początku. Albo istniał i umarł tutaj. Albo nie istniał nigdy i był wymyślony przez nią kompletnie. Był jej po prostu wyimaginowanym przyjacielem. Co się stało? Dzieciak wpadł do rzeki, z tego co słyszałem. Nirmala, co jest? Dziecko, czy wszystko w porządku? Powiedz wszystko mamie, proszę. Idiotko. Panie, proszę. Czego nie możesz po prostu chodzić do szkoły i przychodzić do domu jak normalne dzieci? Sprawiasz tylko problemy. To jest jedyna rzecz, w której jesteś dobra? Atma, to jest kochanie. Przestań narzekać. A ty przestań jej, kurczę, pozwalać na to wszystko. Nawet nie potraficie, nawet nie potrafisz swojej własnej córki zachować w bezpieczeństwie. Ja, ktoś, proszę, uratujcie Atmę. Jesteś bezużyteczna jako żona. A teraz jeszcze będziesz bezużyteczna jako matka dla mojego dziecka, co? Nie! Atma! Atma! Obawiam się, że... Czy to jest jakiś sposób na zerwanie więzi ze swoim wyimaginowanym przyjacielem? Nie! Krzyknęła, nie mogąc się z tym pogodzić. Zaraz! A może Atma żyje? Istnieje? Może to jest w ogóle jakieś... Kurde, straszna historia dziewczyny, której nikt nie chciał uwierzyć, chociaż ona miała rację. Może on tam faktycznie gdzieś na... Niestety dnie tej rzeki się znajduje. Tutaj niczego nie ma. Jest telewizor, proszę bardzo. Zobaczymy, co on nam powie. A co to jest? Jakiś ciekawy kanał telewizyjny nam się włączy? Zaraz się dowiemy wszystkiego. Coś się pojawiło na tym telewizorze. Most? Jest tam jakaś osoba też. Czyżbyśmy mieli obejrzeć film? O. Nirmala? Ja już tego nie mogę więcej wytrzymać.
Wszystko jest takim bałaganem. Ja jestem też kompletnie zabałaganiona. Ja nienawidzę cię. O! W sensie, że samej siebie. A to był ten moment, kiedy ona przestała być Nirmalą i stała się Rają. Tak. W sensie oczywiście metaforycznie. Proszę, idź sobie. Ej, nie mów tak. Ja jestem przecież... bo nie odpychaj mnie. Ja nie mogę żyć bez ciebie, a ty nie możesz bez mnie. Razem jesteśmy silniejsze. To jedyna droga, żeby przejść przez całe to piekło, to przejść jako zespół. Tak jak Atma powiedział podczas sztormu, znajdziesz... Nie. Ja chcę być po prostu normalną dziewczyną. Mieć dobre oceny, mieć rodzinę i przyjaciół, którzy mnie kochają. A nie samotnym wariatem, który ma jakieś iluzje i który zabił swojego jedynego prawdziwego przyjaciela. Ty wywołałeś cały ten sztorm. To się zdarzyło przez cały twój głupi pomysł, żeby przejść przez rzekę na własną rękę. To się zdarzyło, ponieważ próbowałeś powiązać go ze swoim pisaniem i swoją bezsensowną historią. Atma się utopił przez ciebie. Ja cię więcej nie potrzebuję. Będę żyć moje życie w odpowiedni sposób od teraz. Nie rób tego. Będziesz krzywdzić samą siebie w ten sposób, a ja nie chcę, żebyś była skrzywdzona. Bullshit. Pozwolę sobie tego nie tłumaczyć w tym przypadku. Ona ją kompletnie zanihilowała, czy tylko przeniosła gdzieś, o to jest pytanie. I co teraz? Raja! Raja, tutaj jestem. Moja jasna Raja, czy ty mnie nie słyszysz? Nirmala. O, na Nirmala się obróciła. Ale tylko na chwilę. Nie idź! Raja, Nirmala, proszę, pozwólcie mi pomóc. Raja, no dalej, Raja. O. To się popękało wszystko. Raja! Chapter 4, proszę państwa. Marin, zakończony. To był chapter w ogóle o Marin, chociaż mam wrażenie, że też dużo o Raji się dowiedzieliśmy. Tak, chcę zapisać. Oczywiście, że chcę zapisać. Zapiszę sobie, proszę bardzo. Idziemy dalej. Historyjką. Ostatecznie, może tak naprawdę nie istnieje nic, co byłabym w stanie zrobić. Nawet jeśli nie jestem prawdziwą osobą, a to Atma mówi, Boże, nie Raja, przez chwilę miałem takie, nawet jeśli nie jestem faktycznie prawdziwą osobą, no to i tak, prawdziwy ja, prawdziwy Atma, on nie żyje? Właśnie to jest ciekawe, czy on faktycznie tam zginął, czy to w ogóle nie jest tutaj, czy to w ogóle było wymyślone. Co ja tu w ogóle robię? Raja. Czy to jakieś światełko? Nie, to ten kot po nas leci, hej! Może on nas uratuje faktycznie. On jest taki, bym powiedział, epicki jednak. Naprawdę epicki. I trochę groźnie wyglądający przy tym wszystkim. A to nie jest ten sam kot, co wcześniej. A nie, bo wcześniej był tylko tym. Cieniem przecież. Ja... Co? Bosk! Ty uratowałeś mnie. Tak. Pomimo tego, jak bardzo jesteś nieogarnięty, i tak udało ci się dotrzeć tak daleko. Z tego tytułu salutuję ci. Bosk, czy ty naprawdę jesteś tym samym Boskiem, którego spotkałem wcześniej? Kim ty w ogóle jesteś? Czy raczej... Czym ty jesteś? Ja mam tyle pytań. Ja jestem po prostu przyjacielem księżniczki. Ja jej wysokość oczekuję. To jest jej pałac, który bardzo dobrze znamy z dawnych czasów, jakby nie patrzeć. A teraz idź. Kurde, no. Bosk, nie możemy pogadać jeszcze chwilę przynajmniej? Już jesteś zaznajomiony z tym miejscem, prawda? Więc idź do środka. Ktoś na ciebie czeka. Będzie Nirmala, jestem przekonany. Znaczy, gdyby to nie była Nirmala, to byłbym mega zaskoczony. Atma! Przybyłeś! Proszę, usiądź ze mną, potrzebuję przyjaciela. Ty, Nirmala, ja... Jest i kotek. Dlaczego wciąż tam stoisz? Jej wysokość życzy sobie twojego towarzystwa. Nie, ja wciąż... Wciąż nie wiesz tak naprawdę, kim jesteśmy, co nie? No i to jest całkiem fair. Wiesz, czy ty tak naprawdę wiesz w ogóle, kim jesteś ty? Kim naprawdę jesteś? Jesteś istotą, która nie jest w żaden sposób powiązana z prawami rzeczywistości.
która nie może zniknąć w tym świecie. Ty, który zawsze wydajesz się być jedynym pozostałą rzeczą w ciemności. Jeśli chcesz odpowiedzi, w takim razie musisz podejść bliżej. Które chcę odpowiedzi. Podejdę bliżej. Proszę, usiądź ze mną. Potrzebuję przyjaciela. Okej, okay, na pewno nie mówi to samo. To jest jakiś tylko moment z przeszłości może. Ona ma takie trochę podkrążone oczy, mam wrażenie. Wybacz, że nigdy nie miałam okazji zostać z tobą tak długo, żeby odpowiedzieć na twoje wezwanie. Tęskniłam za tym. Naprawdę długi czas, odkąd siedzieliśmy razem w ten sposób. Ja... Przepraszam, ja naprawdę nie wiem do końca co powiedzieć. Czy ty jesteś... Wszystko w porządku? Co ci to zrobił? Proszę, nie przejmuj się mną. Twoje pytania będą już niedługo odpowiedziane. Pytaj o co tylko chcesz. Robimy co możemy, żeby zaspokoić twoją ciekawość. Po kolei, czy ty jesteś prawdziwa? Wydawało mi się, że jesteś po prostu dzieciakiem ze snu, który kiedyś miałem. Snu, który dużo ludzi miało. Tak naprawdę? Nie kojarzę takiego motywu, żeby dużo osób, ona się śniła akurat. No ale może ja czegoś nie pamiętam albo przegapiłem? A więc jesteś prawdziwa. Nie jesteś tylko jakby fragmentem mojej wyobraźni. A nie mogę być obydwoma rzeczami, Atma? Nie rozumiem. Ty jesteś moją przyjaciółką? Ty wciąż w to wątpisz? Ja naprawdę nie wiem, Nirmala. Wszystko to jest takie dla mnie obce. Jesteśmy wszyscy wewnątrz baśni, bez zakończenia. Nie będziemy wiedzieć, co jest prawdziwe, dopóki historia się nie zakończy. Kim jesteś dla Rai tak dokładnie? Ona jest moją północą. Ja jestem jej południem. Masz na myśli? Dawno, dawno temu. O nie. To jest kolejna baśń? Kiedyś ci się to podobało. I wciąż mi się podoba, ale... A nieważne. Kontynuuj. W najgłębszym, najciemniejszym zakątku galaktyki żyła sobie księżniczka gwiazd, która nazywała planetę, na której mieszkała swoją własną... którą sama stworzyła swoim własnym domem. Teraz ta właśnie księżniczka gwiazd, można powiedzieć, że miała pewnego rodzaju magiczne, gwiezdne moce. Była w stanie spełnić każde życzenie. Była w stanie z błyskiem sprowadzić na Ziemię dane miejsce, w którym była najbardziej smakowite z możliwych jedzeń, potraw, albo też najcudowniejsze wspaniałości. Wszystko poza jedną rzeczą, poza przyjacielem. Księżniczka gwiazd była naprawdę straszliwie wręcz samotna. To właśnie wtedy zdecydowała się wybrać na podróż. Podróż, która miała na celu załatwić jej przyjaciela. Ale nie chciała opuścić swojej ukochanej planety. I w ten oto sposób księżniczka gwiazd rozdzieliła się na dwie oddzielne części. Gwiezdne bliźniaki. Księżniczka północnej gwiazdy świeciła bardzo cudownym niebieskim światłem, a jej bliźniaczka, południowa gwiazda, będę skracał do południowej gwiazdy, bo za dużo słów, była z kolei świeciła takim ciepłym, żółtym światłem. Południe opuściło planetę, żeby znaleźć przyjaciół w innym systemie słonecznym. Co się stało z północną w takim wypadku? Raja, to znaczy księżniczka z północy, z nią się stało. Północ w swoim najgłębszej możliwej cichości i skrytości czuła ten sam ból i samotność jak i południe, ponieważ ich serca były tym samym. Ale wydawało się, że zaczęła powoli nienawidzić księżniczkę z południa. Zaczęła nienawidzić również bólu i samotności w jej własnym sercu. Być może ponieważ życzyła sobie lśnieć nawet jaśniej niż południe. I druga część, która opuściła to miejsce samotnie, zrobiła to w sposób niewybaczalny. Ja tam nie wiem. Nigdy nie będę w stanie zrozumieć znaczenia tej historii, która nomen omen pozostaje niezakończona. A ja nie jestem też osobą, która może ją skończyć. A w takim wypadku kto? Oczywiście zakończenie należy do Rai, księżniczki Gwiazdy Północnej we własnej osobie. Tęskniłem za twoimi głębokimi wyjaśnieniami. A co się stało z południową księżniczką? Ona znalazła przyjaciół na Ziemi, ale oni wszyscy ją opuścili ostatecznie. Zróbmy z tego krótką historię. Wyczerpała swoją magiczną moc i umarła. Jesus, to jest bardzo raw podejście do sprawy. Co, to tyle? To jest zakończenie? Oczywiście, że nie. Historia się w końcu jeszcze nie zakończyła, prawda? A ty co robiłaś?
Spotkałem cię głęboko wewnątrz wszystkich, wewnątrz umysłów innych ludzi. Co ty tam robiłaś? A, masz na myśli zmienianie Erika, Lulu i Marin w... Cóż, czasami musisz, że tak powiem, stłuc kilka jajek, żeby zrobić omlet. Wiedziałam, że to, co robi, krzywdzi Raya, ale po prostu chciałam, żeby ona zwróciła na mnie uwagę. Żeby mnie znowu pokochała, tak jak kiedyś to robiła. A czy to nie było całkiem okrutne? Ci ludzie nie są prawdziwi w tym świecie. Są tylko fragmentami wspomnień północy. Nie istnieją w żaden znaczący sposób. A poza tym, jaki inny wybór ona miała? Północ uciekała od prawdy. Ukłamywała samą siebie. Była kompletnie odosobniona, oddzielona od rzeczywistości. Ona i reszta tego świata są w pewien sposób połączeni z jej iluzjami. Zupełnie jak jej wysokość tutaj właśnie. Ale jeśli Erik, Lulu i Marin, których spotkałem, nie są prawdziwi, to co to oznacza dla mnie? A to jest zależne od ciebie, Atma. Jesteś anomalią w wymyślonym świecie Rai. Może nie jesteś tym Atmą, którego chciała tutaj mieć, ale na pewno jesteś czymś specjalnym. Może jesteś tym, który może pomóc Rai stanąć twarzą w twarz przed samą sobą. A co powinniśmy teraz zrobić? To nie ja powinnam zapytać o to ciebie? Mnie? Dlaczego? Spójrz. To jest nowy skrypt dla kolejnej bajki. Jest w końcu zakończony. Zatopiona w okropnym smutku, północ użyła ostatka swoich sił, żeby stworzyć nieprzepuszczalną barykadę. W nadziei, że nikt nie skrzywdzi jej w ten sam sposób, w jaki krzywdzili południe. Czy to jest Raya? Co to się może zdarzyć z nią? To może być właśnie sposób, w jaki ta historia się może zakończyć. Kot próbował ze wszystkich swych sił przebić się przez barierę, ale nie było mu to dane. Północ użyła całej swojej mocy i nawet kropelka już jej nie została. Pozostała schowana, otoczona galaktyczną barykadą, uśpiona na całe wieki. Ale zaraz, na wieki? Masz na myśli, że nie, ta nie może być. To jest w ogóle za historia, ona nie może się tak kończyć. Dlatego właśnie potrzebuję twojej pomocy. To do ciebie zawsze należała kwestia wykonywania zmian, mój drogi współpisarzu. Zupełnie jak ze starych czasów. To czego chcesz teraz, kiedy świat jest praktycznie na krańcu istnienia? Nie wiem. Chcę uratować... Nie wiem, to jest harda odpowiedź. Nie no, chcę uratować Raya, chyba powinniśmy powiedzieć, nie? Tak bym strzelał, że to jest ta sensowna odpowiedź. Nie mogę się tu chować w przeszłości na zawsze. Muszę znaleźć Raya i ją uratować. No i to właśnie tak powinno wyglądać. Jak by się można było spodziewać po bohaterze? Ale jestem trochę tutaj zagubiony. Potrzebuję twojej pomocy, Nirmala. Ja mam wrażenie, że Nirmala tego nie przetrwa. Znaczy, ona już jest bardzo mocno chora i w ogóle na to by wychodziło. Co się dzieje? Co to do cholery było? Coś jest nie tak. Coś jest naprawdę bardzo nie tak. Kwiaty zwiędły. Nirmala, Atma, ja bardzo cię przepraszam, ale wychodzi na to, że nie będę w stanie ci pomóc jednak. Przez cały ten czas traciłam swoją energię na nic. I teraz jestem pozbawiona energii. Ale ty, Atma, ty wciąż jesteś wolny. Musisz znaleźć Raya, zanim wszystko inne się rozpadnie. Sprowadzić ją tutaj, do domu. Nirmala! Nirmala! Cholera jasna, nie odpowiada na żadne moje działania. Co mam zrobić? Powinniśmy sprawdzić na zewnątrz. Chodź, nie ma czasu do stracenia. Moi drodzy, tutaj się w tym odcinku dużo dowiedzieliśmy na temat wszystkiego, co się dzieje w Space for the Unbound. I nie mogę się doczekać tego, co zdarzy się dalej. Mam nadzieję, że wy też. Tutaj sobie zakończymy przygodę na dzisiejszy dzień. Zapraszam was do subskrypcji kanału. Kliknijcie przycisk subskrybuj pod filmem, to na pewno. Wtedy będziecie w stanie followować dalszą część tego, co się tutaj wydarzy. A my się usłyszymy już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Hej!